Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, aktualizacja coraz bliżej i robi się coraz ciekawiej. Dosłownie kilka minut temu Supercell podesłał mi filmik i zdradza nam, co ciekawego zostanie wprowadzone wraz z nową aktualizacją. Jak dobrze wiecie, w nowej aktualizacji zostanie dodany na pewno nowy chromatyczny zadymiarz, który nazywa się Surge. I dzisiaj obejrzymy sobie właśnie gameplay związany z Surge'em oraz przejrzymy sobie cały karnet zadymiarski. Więc moi kochani, jeżeli chcecie kolejny odcinek ze sneak peeków, zostawcie pod tym filmem 15 tysięcy łapek i nagrywam dla was kolejny odcinek. A teraz szybko poleci filmik podesłany przez widza, który robi zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. Wstać w sklepie Brawl Stars kod Farel. Farel. I bardzo chciałbym pozdrowić Farela. Mam nadzieję, że filmik ci się podoba i wymienisz go w pierwszym jako pierwszego w następnym swoim odcinku. Pa! Janusz552, dziękuję ci bardzo serdecznie za wsparcie, mega serducho dla ciebie. Nie zapomnij podesłać mi jeszcze linku do kanału, wtedy udostępnię go w opisie. A jeżeli wy chcielibyście być też na odcinku, jeżeli robicie jakieś zakupy w sklepie Brawl Stars i macie wpisany kodzik Farel, nagrajcie to, wyślijcie do mnie na maila, mail macie w opisie. Okej, moi drodzy, zaczynamy przegląd sneak peeka. Jak widzicie, lobby nam się na pewno zmieni. I też mamy nowy remodel kruka. Powiem wam, że wygląda przekozacko i ten kruk wam pokazuje, żebyście zostawili łapeczkę w górę. No więc zostawcie tą łapeczkę w górę. Tutaj nam pokazują, że też awatar kruka się zmieni. No dobra. I tutaj, moi drodzy, mamy nowego chromatycznego zadymiarza, który nazywa się Surge. I teraz wam przeczytam jego opis. Surge jest obrońcą z zamiłowaniem do imprez. Atakuje wrogów napojem energetycznym. Jego super atak ulepsza go 3 razy i łączy się ze zmianą jego sylwetki. A teraz, moi drodzy, omówimy sobie statystyki nowego zadymiarza. Będzie posiadał 4340 życia. Jego prędkość będzie wolna. Jego podstawowym atakiem jest Juicy of Justice, czyli skok sprawiedliwości. Polega on na tym, że rzuca on sokiem, który rozbija się na dwie części i uderza w przeciwników. Jego ultimate atak jest przekozacki. Żaden zadymiarz jeszcze nie miał takiego ultimate ataku, ponieważ dzieli się aż na 3 etapy. Kiedy nabijemy pierwszy raz ulta i go użyjemy, nasza postać będzie szybciej się poruszała, czyli dostanie upgrade do speeda. Kiedy nabijemy sobie drugi raz ultimate attack, nasza postać dostanie upgrade do zasięgu, czyli będziemy dalej sobie po prostu rzucali naszymi energetykami. A kiedy trzeci raz nabijemy ulta w ciągu jednego meczu, to wtedy nasz podstawowy atak się zmieni. Dotychczas rozbijał się na dwie części, a teraz będzie rozbijał się aż na 6 części. A kiedy zginiemy, niestety zaczynamy od nowa. Oczywiście jest tutaj mowa o trybie duo oraz trójki. Surge też będzie posiadał swój nowy gadżet, już wam tłumaczę, na czym on będzie polegał. Przypływ przeciąża swoje obwody i teleportuje się z niewielką odległością do przodu. Powiem wam, że to brzmi naprawdę ciekawie, z pewnością dodali ten teleport dlatego, że Surge na początku będzie wolny, a jeżeli ktoś będzie miał odblokowany gadżet, to będzie mógł się szybciej teleportować. Jest to w sumie troszeczkę przemyślane, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Teraz omówmy sobie nowy star power do Surge'a, nazywa się To The Max, czyli na maksa, już wam tłumaczę, na czym on będzie polegał. Główny atak Surge'a rozdziela się po uderzeniu w ściany lub kiedy osiągnie maksymalną odległość. Czyli rozumiem, że kiedy nie mamy odblokowanego nowego star powera i uderzymy w ścianę, to nasz atak się nie rozbija. A kiedy będziemy już mieli star power i nawet uderzymy w jakąś przeszkodę z bliskiej odległości, to i tak ten super atak nas się rozbije. Więc spoko, trzeba odblokować koniecznie ten star power. No i oczywiście, moi kochani, nowość, która zostanie wprowadzona do gry, to są piny. Tak, piny zostaną dodane do gry i będziemy mogli je używać podczas meczu. Jak widzicie, mamy tutaj kilka slotów, które możemy zapełnić sobie pinami. Mamy pina Happy, Sad, Angry oraz Special. Ale z tego, co widzę, będziemy mogli używać tylko piny jednej postaci. Więc jeżeli gramy na przykład Surge'em, możemy używać piny Surge'a, a jeżeli gramy Leonem, możemy używać piny Leona. Nie możemy na przykład grać Dynamike'iem i spamować pinami od Ems. Z jednej strony spoko, a z drugiej jednak słabo, bo zawsze można by było strollować gierkę, jak grasz na przykład Ems, porobiłeś Leona, no i puszczasz płacącego Leona nad siebie. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzu. Okej, moi kochani, teraz przetestujmy sobie w treningowej jaskini naszego nowego zadymiarza. Jak widzicie, tak strzela Surge. No, dosyć ciekawe to jest. Faktycznie on strzela takim jakby energy drinkiem i on się rozbija na razie na dwie części. Ja mógłbym dzisiaj też zagrać sam fizycznie z Surge'em, ale niestety nie mam iPhone'a. Dopiero sobie muszę kupić iPhone'a, wtedy będę miał dostęp do wersji deweloperskiej. Więc no, jest mi smutno, ale już na następną aktualizację będziemy testowali nowego Surge'a. No chyba, że się wkurzę, no i kupię sobie iPhone'a i nagram odcinek do was, dla was jak najszybciej. Okej, jak widzimy,
Nas Search już użył pierwszy raz Ultimate Ataku i jest delikatnie szybszy. I teraz jeżeli użyje jeszcze raz Ultimate Ataku, tak jest, transformację przeszedł i powinien mieć dalszy zasięg. Zobaczcie, teraz ta kreska faktycznie jest o wiele, wiele dłuższa. Okej, po raz trzeci nabił Search Ulta i teraz, moi drodzy państwo, jego podstawowy atak się zmienił. Rozbija się na 6 części. Powiem wam, nie sądziłem, że Brawl Stars coś takiego wprowadzi. To jest przekozackie po prostu. I rozumiem, że ten Ultimate Atak, kiedy podskoczymy i uderzymy w ziemię, też zadaje damage. Tam widziałem 1400 chyba było. Okej. Dobra, moi drodzy państwo, obejrzyjmy sobie teraz meczyk. Jak wygląda gameplay takim Searchem. Okej. Zobaczmy, na ile hitów otworzy pierwszą skrzynkę. Raz, dwa, trzy i 4. Tak, tylko że podkreślam, to jest chyba już wymaksowany Search na poziomie 9. Już ma pierwszego ulcika nabitego, teraz jak go odpali, będzie szybciej się przemieszczał. Później będzie miał dalszy zasięg, a na końcu jego podstawowy atak będzie się rozbijał na 6 części. Dobra, już pamiętam mniej więcej. Jak widzicie, będą też nowe przeszkody na mapie, czyli mur z lin to się jakoś nazywa. Jakoś tak to nazywa. Aha, Ultimate Atak jeszcze nie wykorzystana, tutaj już Showdown. No dobra, użyj ulta i zobaczymy, czy skrzynkę... Aha, no dobra, no nie wiem, jakoś tak... słabiutko, bardzo słabiutko gra tutaj gościu. No niestety ja nie miałem teraz dostępu do wersji deweloperskiej, ale już obiecuję wam, że wraz z następną aktualizacją będę miał dostęp, więc będziemy sami testowali sobie na odcineczku właśnie Search'a. No i dawaj, Rosie została nam tylko, tak? Do wyjaśnienia. Zobaczcie, emotki użyła. Gdzie ona biegnie? O co tu chodzi? No dawaj go, raz, dwa, trzy. No dobra, dobra. Bardzo słaby meczyk, ale niech będzie. Dobrze, moi kochani, teraz obejrzymy sobie, jak wygląda nowa aleja pucharków. Z 14 tysięcy na 14 500 mamy 1000 golda, później mamy mega boxa. Co 1000 puszek widzę, mamy mega boxa. Przypominam, że aleja pucharków jest do 50 tysięcy. Nie wiem, w jaki sposób ktoś ją zamknie. Nie wiem, chyba że już Supercell po prostu się tak przygotował. Odwalmy ją na 50 tysięcy. Co miesiąc i tak dajemy nowego zadymiarza, więc na tym zadymiarzu, jak wbiją 1000 puszek, mamy aktualnie, nie wiem, 38 zadymiarzy, to jest 38 tysięcy. No, dodajemy jeszcze kilku zadymiarzy i oni to zmęczą. No i dobra, chyba tak po prostu się asekurowali tym. Zobaczmy, czy coś jest na samym końcu alei pucharków. 46 500, 47, 48. I moi kochani, jest tylko taka odznaka fioletowa na 50 tysięcy, aha! Teraz, moi kochani, zobaczmy, jak wygląda nowy karnet zadymiarski, który nazywa się Summer of Monster. Moi drodzy państwo, z tego co rozumiem, jeżeli kupimy ulepszony Brawl Pass, czyli nie ten darmowy, tylko ten ulepszony, od razu dostajemy przekozacki skin do Brocka. Power Rangers Brock, wow! Wygląda przekozacko. Przypominam wszystkim, że już posiadam swój kod twórcy. Jeżeli będziecie się decydowali na zakup karnetu zadymiarskiego, no to nie zapomnijcie wpisać kodziku Farel. Ja wszystkim dziękuję bardzo serdecznie za to. Lecimy! I możecie to nagrać i mi wysłać na maila. Ja czekam na wasze filmy, będę was udostępniał. Wyślijcie też link do waszego kanału, żebym was podboostował delikatnie. Później są big boxy, no jestem w sumie mega ciekawy, co będzie na samym końcu tego karnetu zadymiarskiego. To mamy punkciki. A i z tego co mi wiadomo, w tym sezonie będzie można już otwierać skrzynki sobie po prostu losowo. Nie musimy na przykład otwierać ich po kolei, tylko możemy na przykład sobie big boxa zostawić, przeskoczyć sobie na mega boxa. To będzie spoko, bo brakowało mi tego. Okej, w końcu jest Search na 30 poziom karnetu zadymiarskiego. Wow. Wow. Zostawcie łapeczkę w górę, bo ja będę kupował wszystkie stopnie karnetu zadymiarskiego, więc no, tu musi być łapeczka za to. Okej, mega boxik za 34 poziom, mamy też emotki do Search'a. Bardzo fajnie, że oni wprowadzili te emotki, że możemy je odblokować sobie po prostu z karnetu zadymiarskiego, że nie trzeba ich dropić, bo te emotki to jest troszeczkę taki skam, no nie chcę nic mówić, no drogie są te piny. No ale teraz chociaż można ich używać w gierce, a nie... Do tej pory nic nie można było zrobić. Dobrze, lecimy dalej. 50 poziom. 53. Search z lajkiem chyba, albo z jakimś napojem. O, i tu mamy te ekskluzywne piny, tak? No, no dobra, tutaj płaczący Search. Wkurzony Search. No i co mamy za... Który poziom? Jest chyba więcej poziomów. Wtedy było 60. Teraz tutaj mamy 70. Ojojoj, chyba jest więcej poziomów karnetu zadymiarskiego.
Mecha Paladin Search na 70 poziom. Wow! Także to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, dajcie też znać w komentarzu, co sądzicie na temat nowego zadymiaza, którym jest Search. Co sądzicie na temat nowej Alei Pucharków? Jeżeli macie wbite już na przykład 20 tysięcy, no to z pewnością na start nowego sezonu dostaniecie kilka darmowych megaboksów, więc polecam wbijać sobie puszeczki, bo sezon tuż, tuż. Ja już się z Wami żegnam, nie zapomnijcie wpisać kodu FAREL w sklepie Brawl Stars. Trzymajcie się, cześć!